Witam Was na kanale Tiny World. Dziś przygotuję przepis serii Świąteczne Smaki, a będzie to barszczyk na domowym zakwasie. Z tej porcji zakwasu wyszło mi ostatecznie 3 litry barszczu. Film o tym, jak zrobić swój domowy zakwas, ukaże się na kanale już niedługo. Przygotowanie barszczu zaczynam od tego, że oddzielam zakwas od buraków. Odmierzam litr zakwasu, resztę zlewam do butelki i przetrzymuję w lodówce. Do przygotowania bulionu warzywnego potrzebujemy jedną cebulę pokrojoną w kostkę, jedną marchewkę i pietruszkę starte na tarce, kawałek pora, 3-4 kawałeczki suszonych grzybków do smaku, liść laurowy i kilka ziel angielskich. Można również dodać kawałek korzenia selera, ja dodałam swojego suszonego. Warzywa podsmażamy na małej ilości oleju przez około 6-7 minut. Dolewamy litr wody, przykrywamy pokrywką i gotujemy 15 minut. Kolejnym krokiem jest dodanie buraków z zakwasu do naszego bulionu. Dolewamy 3/4 litra wody, doprawiamy majerankiem, dokładnie mieszamy i gotujemy do momentu, aż buraki będą miękkie i oddadzą cały swój smak bulionowi. Ugotowane warzywa musimy teraz odcedzić. Buraki straciły swój kolor i właśnie o to chodzi, aby cały kolor i intensywność smaku przekazały wywarowi. Tutaj widzicie różnicę kolorów. Po prawej stronie jest wywar, a po lewej zakwas. Wywar należy teraz przykryć i ostudzić. Garnek stał na balkonie około godziny w temperaturze 2 stopni Celsjusza. Pozostało nam doprawienie wywaru solą, pieprzem i cukrem. Do całkowicie wystudzonego wywaru dolewamy litr zakwasu. Barszcz można przygotować kilka dni przed Wigilią pod warunkiem, że będziemy go przetrzymywali w chłodnej temperaturze. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was do subskrybowania kanału i oglądania kolejnych filmów.